Jest z nami kolejny złoty medalista Mistrzostw Świata, Maksymilian Bratkowicz. Witaj, Max. Witam, cześć wszystkim. I jak tam? Dobrze się nosi złoto na popiersiu? Wspaniale, wspaniale się nosi. Wyjątkowe uczucie. Ciężko chyba na to musiałeś pracować. No już na to pracuję jakieś tam, może powiedzieć, 3 lata na ten sukces pracowałem, no i jest. Jest zaszła nagroda ciężkiej pracy, mnóstwo wyrzeczeń. Nie spodziewałem się też, że tak to szybko przyjdzie, bo po 3 latach ciężkiego treningu no udało się. Jestem mistrzem świata, ale na laurach w tej chwili nie osiądę. Tylko trzeba jeszcze mocniej pracować, żeby tą swoją markę budować. Którą z walk wspominasz, taka, że była dla ciebie no najcięższa, jeżeli chodzi o te mistrzostwa? Zdecydowanie była to pierwsza walka z Bułgarem, były mistrz Europy z 2014 roku. Stawił mi najcięższe warunki, można powiedzieć. Musiałem z nim na totalną wojnę. No i po prostu wygrałem tam w ostatnich sekundach charakterem i moją determinacją. Ja chciałem ten pojedynek, może powiedzieć, wygrać i on tak samo pewnie chciał wygrać, ale po prostu ja byłem tego dnia silniejszy i bardziej zdeterminowany i mi się udało wygrać i to moja ręka była w górze. I fantastycznie, my się cieszymy jako wrocławianie, jesteśmy dumni, że mamy takie osoby tutaj na Dolnym Śląsku jak ty. Dodatkowo jesteś związany z Federacją DSF chyba, tak? Oczywiście, startuję tam już od jakieś 1,5 roku, toczę tam walki. Ostatni mecz, Polska-Francja, szybciutko udało ci się pokazać, kto jest mistrzem świata, nawet tuż przed mistrzostwami. Jeszcze mistrzem nie byłem. Było to dość ryzykowne. Wystartowałem w tym meczu tydzień przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata, ale ja nie boję się wyzwań, wszystkie wyzwania przyjmuję. Tam zmienił mi się rywal tydzień przed walką, nic nie wiedziałem o rywalu, także walczyłem z niewiadomą, prawda? No ale tak jak mówię, nie boję się wyzwań. Do walki zawsze wychodzę skupiony, każdego przeciwnika. No, tą walkę udało się skończyć w około 2 minuty. Przeciwnik od razu od pierwszego ciosu okazał się po prostu słabszy ode mnie. Widziałem w jego oczach strach i szybko tą walkę zakończyłem. No i chyba teraz też będziesz walczył na DSF-ie. Mógłbyś zaprosić z tego miejsca widzów, osoby, fanów, którzy będą chcieli cię oglądać? Miałem jechać na Ukrainę walczyć rewanż z zawodnikiem, którym walczyłem w Nowym Sączu. Teraz on został wicemistrzem świata w kategorii minus 81 kilo, Juri Zubczuk, ale niestety no nie pojadę tam. Prezes mnie zwolnił z tej walki. Szkoda, chciałem tam pojechać i zrewanżować się jemu, ponieważ uważam, że po 3 rundach w tamtej walce w Nowym Sączu to ja powinienem być zwycięski. Sędziowie dali tam 4. rundę. No niestety w 4. rundzie mocno mnie naruszył przeciwnik 2 ciosami i widziałem go poczwórnie. No i tym sposobem walkę przegrałem na punkty, chociaż ja nie czuję się przegrany. Jeszcze z nim kiedyś na pewno rękawice skrzyżuję. Teraz mam chwilę czasu wolnego dla bliskich, ale z tego miejsca zapraszam na galę, która odbędzie się we Wrocławiu, DSF Kickboxing Challenge. Bodajże 26 stycznia, ja tam będę, będziecie mnie tam mogli zobaczyć. Na pewno będzie dobra walka, mocna walka jak zawsze, będę jeszcze lepiej przygotowany niż na Mistrzostwa Świata, bo z każdą walką ja sobie poprzeczkę podnoszę, także no, będą wielkie emocje. Ten rok w ogóle był dla ciebie takim chyba pracowitym, takim ciężkim rokiem, bo około 15 walk stoczyłeś. No tak, 4 turnieje amatorskie, 3 walki zawodowe, trochę tych się walk zrobiło. Ale i tak uważam, że mógłbym jeszcze więcej stoczyć, to jest moja pasja i tą drogą chcę podążać. Także im więcej, tym lepiej, chociaż wiadomo, czasami też trzeba trochę zestopować, ponieważ zdrowie jest najważniejsze, no ale w ten rok był bardzo udany, następny będzie jeszcze lepszy, mam nadzieję. Z drugiej strony ilość walk też decyduje o rozwoju, prawda? Im więcej, im częściej walczysz, tym ten swój warsztat wzbogacasz i troszeczkę uodporniasz się też chyba na tą taką adrenalinę, która jest w naturalny sposób w ringu. Jasne, jeszcze 2 lata temu ja byłem wulkanem, wulkanem adrenaliny. Jak do walki wychodziłem, po prostu cały kipiałem, tak? Teraz wychodzę na chłodno, już każda walka daje mi te właśnie doświadczenie. Jeszcze tych walk trochę potrzebuję, bo jestem młodym zawodnikiem. Dopiero startuję właśnie 3 lata, jak zacząłem swoją przygodę w Gym Fight. Wtedy się poświęciłem 100% kickboxingowi. To jest moja wielka pasja i no, początki były bardzo ciężkie.
byłem wulkanem właśnie adrenaliny, źle podchodziłem do walk, teraz wychodzę na chłodno, po prostu wiem, że ciężko pracować na treningu i idę do walki i robię swoje, a wiem, że z kolejną walką będę jeszcze lepszy, bo wiem, że stać mnie na dużo więcej. Właśnie, jak miałam okazję gościć, to było przed meczem tam u was w klubie, tak, u trenera Petertida. Mówiłeś też, że w naturalny sposób istnieje jakaś taka rywalizacja, wprawdzie zdrowa, ale między tobą a Dawidem Kasperskim. Chyba teraz też Dawid jest ciebie dumny, że jako jego w sumie też poniekąd sparring partner osiągnąłeś taki sukces. No, między mną a Dawidem rywalizacja była, jest i będzie. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł z nim zawalczyć, ale życzę mu jak najlepiej, tak jak zawsze mówię. Te walki z nimi bardzo dużo dały, ponieważ można powiedzieć, że na pierwszych moich mistrzostwach Polski, które były właśnie 3 lata temu w Legnicy, w 2015 roku, stoczyłem z nim półfinał i to była moja czwarta walka w życiu. Ja z nim od razu stoczyłem półfinał i można powiedzieć, biłem tam się z nim przez 3 rundy, nie ustępowałem mu na krok. I każda walka z nim mi dawała właśnie doświadczenie. To jest wielki zawodnik, ma mnóstwo osiągnięć, także każda walka z nim mi dawała mnóstwo doświadczenia. No i teraz właśnie skutkiem tego jest, że zostałem mistrzem świata. To też dzięki niemu, także dzięki. A powiedz mi, lepiej ci się walczy tutaj na polskiej ziemi, czy lepiej na obszczyźnie? Bez różnicy dla mnie. Ring to jest ring, także to jest bez różnicy. Nie czuję jakiegoś tam stresu, jak wychodzę przed tam swoją publicznością, czy gdziekolwiek walczę. Po prostu wychodzę, jestem zaprogramowany, żeby zrobić robotę, która jest przez trenera, prawda? On mi mówi, co mam robić i ja po prostu wychodzę i robię to, co mi każe trener. I pytałam też twojego poprzedniego rozmówcę i ciebie chciałabym zapytać, bo jak wiadomo jest to ciężka droga, ale fajnie, że są osoby, które nam w tej drodze pomagają. I myślę, że to jest taki też odpowiedni moment, żeby podziękować tym osobom. Oczywiście. Przede wszystkim te ukłony należą się do prezesa Federacji DSF Kickboxing Czelesowi Mira Dubie. On tutaj właśnie kickboxing mocno kreuje i pcha na piedestały. No i tak samo podziękowania należą się tutaj mojemu trenerowi, który on mnie tak naprawdę mnie wychował i zrobił ze mnie zawodnika, sportowca. Rafał Petertil to jest wielki misz dla mnie, podążam jego drogą, mam nadzieję, że sprawdzam się jako jego zawodnik. No i tak samo sponsorzy, którzy mi pomagają na co dzień, prawda? Catering Dietetyczny Delicious Box, tak samo Hiperboreczna Terapia Tlenowa. Także jest mnóstwo ludzi, których mógłbym wymienić, którzy mi pomagają. Dziewczyna, rodzina, naprawdę mnóstwo. Teraz nie chcę każdego z osobna wymieniać, ale naprawdę dziękuję wszystkim. I my do tych podziękowań się dokładamy. No a tobie życzymy dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że krótki będzie twój odpoczynek, gdzie zaraz zobaczymy gdzieś szybciutko. No wracam w styczniu, także w styczniu zapraszam wszystkich. I ten następny rok będzie jeszcze mocniejszy niż ten. No i trzymamy cię za słowo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.